Witam serdecznie na naszym następnym spotkaniu z panem Tomaszem Szecówką, który jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie w naszej firmie, więc jeżeli macie w swojej firmie import, eksport, chcielibyście zneutralizować ryzyko, pozbyć się ryzyka, zachęcam bezpośrednio do kontaktu z nami, tam na dole jest numer telefonu, adres, e-mail, a my zrobimy wszystko, żebyście spali spokojnie w tych bardzo burzliwych czasach, w których teraz jesteśmy. Witam Cię, Tomku. Witam Cię również. I oczywiście zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Tomku, za nami dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych. W tym tygodniu nie było ich aż tak dużo, poznaliśmy ich kilka. No i co według Ciebie jest najważniejsze? Czy te dane, które poznaliśmy, sygnalizują jednak to spowolnienie, recesję, czy też mamy do czynienia z jakimś innym wydarzeniem, jesteśmy gdzieś indziej na tej takiej ścieżce zachowania gospodarczego? Co Ty na ten temat sądzisz? Jakie są według Ciebie interpretacje tych danych, które poznaliśmy w ostatnich dniach? No, dane ze Stanów Zjednoczonych, tak, one były akurat na drugim planie w tym tygodniu, ale rzeczywiście one były publikowane i kilka z nich poznaliśmy. Natomiast no, według mnie one sugerują jakieś tam spowolnienie, natomiast rynek na razie na to nie reaguje, tak? Dolar dalej jest mocny, być może mocą czy siłą samego rynku amerykańskiego, rynku pracy. Mówimy tu o rynku pracy, natomiast pozostałe sektory no, kuleją. Trochę mniej lub trochę bardziej, ale wiadomo, te dane nie sprzyjają jakoś tam optymizmowi takiemu gospodarczemu na przyszłość dla Stanów Zjednoczonych. Ale również warto zwrócić uwagę, że jest też inwersja krzywej rentowności. I co to według Ciebie znaczy? Inwersja często wskazuje na ryzyko spowolnienia właśnie recesji w gospodarce, czyli te krótkoterminowe obligacje są obecnie wyżej rentowne niż długoterminowe, prawda? Więc tak zwana inwersja występuje również w Europie i w Polsce. I to wskazuje, że po prostu cały świat, cała gospodarka światowa zmierza ku jakiemuś spowolnieniu czy głębokiej recesji. No ciężko teraz powiedzieć, czy to będzie głęboka recesja, ale na pewno będzie jakieś spowolnienie. Okay. To powtarzamy zresztą nie od dzisiaj. Jasne, i po prostu należy się na to przygotować, być gotowym, tak, że taki scenariusz się będzie materializował w gospodarkach krajów zachodnich. No i oczywiście w tym tygodniu bardzo poznaliśmy kilka bardzo ważnych i ciekawych danych z polskiej gospodarce. Tych twardych danych o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, inflacji producenckiej, danych o wynagrodzeniach. I co one według Ciebie, te dane mówią o naszej kondycji gospodarczej w końcówce trzeciego kwartału? Jaka jest Twoja interpretacja tych danych? No, na początek może zwróciłbym uwagę na to, że na dane z rynku pracy. Tam były publikowane dalszy wzrost dynamiki zatrudnienia, dalszy wzrost również dynamiki wynagrodzeń. Natomiast co jest istotne, ta dynamika wynagrodzeń była niższa niż dynamika inflacji, co jest dosyć nieciekawym. Tak, realne wynagrodzenia spadają, to jest nieciekawy trend, na pewno niepokojący i na to bym zwrócił uwagę. Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, tutaj ona jest również napędzana inflacją, tak, bo w cenach realnych ona jest jednak ujemna. Natomiast jeśli odejmiemy po prostu ten efekt inflacji, to ona jest negatywna. Natomiast już biorąc pod uwagę całą inflację, to powiedzmy, że odczyt był porównywalny do prognoz i był dosyć optymistyczny. Jeśli chodzi o inflację przemysłową, czyli tą producencką, ona też prawdopodobnie być może osiągnęła jakieś swoje maksimum, bo była troszeczkę niższa niż oczekiwania. Ale to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, że czy jakieś to maksimum zostało osiągnięte na tych cenach producenckich. Być może wielu producentów czy przemysłowców się ze mną nie zgodzi, bo to są tylko statystyki. Natomiast no, ogólnie dane były mieszane, ale też wskazujące na no, niepokojące, powiedzmy tak, wskazujące na spowolnienie. Okej. Okay. No i według Ciebie co będzie w przyszłym tygodniu najważniejsze? Na co należy się skoncentrować, na co patrzeć, na co zwrócić uwagę? Z takich wydarzeń, które możemy już teraz przewidzieć. No trzeba będzie na pewno zwrócić uwagę na posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. W tym mijającym tygodniu inflacja CPI wypadła nieco niżej niż oczekiwania, więc to troszkę może schłodzić oczekiwania dotyczące podwyżki stóp. Ona nastąpi, natomiast być może będzie niższa niż 75 punktów bazowych, co nie pozwoli euro odzyskać wartości wobec dolara.
A pamiętajmy o tym, że czyli to będzie w przyszłym tygodniu posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, myślę takie centralne wydarzenie całego tygodnia. Natomiast następny tydzień to już będzie posiedzenie Fedu i tutaj ta podwyżka jest niemal pewna, 75-punktowa. Natomiast to, co jest istotne, rynek już dyskontuje, że w przyszłym roku, nie tylko w lutym, ale w marcu również te stopy wzrosną. Więc biorąc pod uwagę te następne dwa tygodnie, dolar dalej będzie chyba dominował nad euro. A wracając do przyszłego tygodnia, pozostałe istotne dane, no to są odczyty PMI-ów z sektora usług, z sektora przemysłowego, te wstępne odczyty. Warto będzie się na nie ewentualnie spojrzeć. Jak również raport o wynagrodzeniach ze Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie publikowany dosyć istotny wskaźnik PCE. To jest taki wskaźnik deflacyjny, inflacyjny, deflator tak zwany, wskaźnik inflacyjny dosyć istotny dla Fedu w Stanach Zjednoczonych. A czy rynki według Ciebie będą się przygotowywały także pod wybory w Stanach Zjednoczonych, które będą już na początku listopada? Czy to według Ciebie jest już w cenach? Czy będzie miało w ogóle jakiś wpływ? No tak, tutaj się mówi o tym, że Republikanie chcą odzyskać większość i przyhamować nieco pomoc dla Ukraińców i tak dalej, ale to jest jakby temat trochę poboczny. Natomiast biorąc pod uwagę reakcję rynków, no w pewnym sensie na każde wybory, przed każdymi wyborami gdzieś tam ten dolar jednak zyskuje na wartości, jest jakiś optymizm na rynkach. I może też być taki efekt. Natomiast myślę, że jednak w głównej mierze istotne będą te decyzje monetarne, czyli co zrobi ECB, a co na to odpowie Fed. I tutaj myślę, że na tym się bardziej skupię. Czyli według Ciebie nie będzie jakiegoś w przyszłym tygodniu przygotowywania się pod te wybory, które na początku listopada będą w Stanach Zjednoczonych. Tak, jednak te banki centralne są zdecydowanie ważniejsze w tym. Myślę, że obecnie tak. Myślę, że obecnie tak, chociaż no wiadomo, no zawsze się mogę pomylić. Natomiast myślę, że istotniejsze są właśnie te raporty inflacyjne i to, co się będzie działo w polityce monetarnej głównych gospodarek. Okej, okay, no to właśnie przejdźmy do rynków. Czy według Ciebie ten euro-dolar będzie znowu atakował parytety, czy raczej idziemy w dół ECB i przed Fedem? Wiele na to wskazuje, ja liczyłem na głębszą korektę, większą wzrostową korektę do powyżej parytetu. Ale te dane właśnie inflacyjne z Europy trochę rozczarowały mnie, bo wydawało mi się, że będą wyższe i to posiedzenie ECB będzie miało większe znaczenie w przyszłym tygodniu, ale wygląda na to, że chyba nie i wiele na to wskazuje, pojawia się bardzo wiele prognoz mówiących o poziomie 0,90 na euro dolarze, czyli no, w przeciągu tam następnego kwartału. Okej, czyli raczej tendencje spadkowe. Tak. A na funcie brytyjskim uważa, że zawirowania polityczne Wielkiej Brytanii przełożą się na jeszcze większą zmienność na parach związanych z funtem, czy to już raczej na razie nie należy się tym przejmować? Na razie się nie przełożyły wręcz na dymisję kolejnego premiera. Funt zareagował pozytywnie wstępnie, no ale funt będzie po prostu słaby, bo mają swoje problemy. Wszystko to jest związane po prostu z Brexitem. Tak? To była zła decyzja. Już to wszyscy wiedzą i wiedzą to również obecnie rządzący krajem i być może pojawiają się spekulacje, że być może następny rząd będzie próbował wrócić do Unii, ale to też będzie bardzo trudne i to będzie bardzo złożony proces, więc na razie funtowi niewiele pomoże. To, co się stało, było do przewidzenia, natomiast była to tylko i wyłącznie reakcja taka odreagowująca poprzednią słabość. I obecnie no, nie ma czynników, które by mogły podtrzymać wartość funta. A co myślisz o franku szwajcarskim na najbliższe dni? No frank szwajcarski myślę, że podąży śladem dolara amerykańskiego. To są dwie waluty, które są ze sobą powiązane. Wydaje się, że tutaj frank powinien zyskiwać znowu na wartości. Tak, na tym zakończę. No i oczywiście z tych najważniejszych walut jen. Tutaj jest prawdziwe szaleństwo na tym, na parach związanych z jenem. Dolar tak. Przechodzi przez poziom 150 praktycznie jak przez masło. Tak, według Ciebie się. To jest kontynuacja ruchu wzrostowego, zachęta do tego, żeby jeszcze bardziej zdynamizować, czy to raczej w każdej chwili jednak ta interwencja może mieć miejsce? Może być miejsce, natomiast ona niewiele zmieni, o tak to ujmę. Mówiło się o tym właśnie, że USD jen boi się w cudzysłowie przekroczyć te 150, bo tam być może nastąpi interwencja. Nie nastąpiła.
przeszło jak masło. Mówi się o 151-50, pewnie kolejny poziom, który gdzieś tam technicznie można wyznaczyć, natomiast no wydaje mi się, że ten trend jest na tyle silny, że interwencje banku centralnego niewiele zmienią w obecnej sytuacji i myślę, że bank centralny Japonii też sobie z tego zdaje sprawę i czeka na bardziej dogodny moment. Okej. No i wydarzeniem moim zdaniem, jednym z najciekawszych w tym tygodniu, który minął, były no, potężne ruchy na obligacjach. Czy według Ciebie mowa o tym, że mamy do czynienia z przygotowaniem krachu, czy wyprzedaż, która jest teraz na rynkach obligacji, będzie kontynuowana, czy można się spodziewać naprawdę bardzo negatywnych, jeszcze mocniejszych impulsów na rynkach obligacji amerykańskich, oczywiście także na rynku polskim? Co Ty na ten temat sądzisz? No, polskimi obligacjami to tutaj była reakcja na informację o tym, że odetną nam całkowicie fundusze unijne, nie tylko te KPO, ale również te wcześniejsze unijne ustalone fundusze, które mieliśmy dostać. Więc to na pewno była jakaś tam, powiedzmy, informacja szokowa. Czy trend będzie kontynuowany? No, on jest, trwa, tak? On trwa, więc być może będzie kontynuowany. Natomiast obecnej sytuacji... Moje pytanie było takie, czy spodziewasz się formy no, mocnej wyprzedaży, która nawet nie sugerowała krach na cenach obligacji? Czy po prostu spodziewasz się po prostu kontynuacji tej tendencji wzrostowej rentowności, które były po prostu obserwowane w ostatnich tygodniach? No właśnie, bo jesteśmy w obecnie takiej sytuacji, że takie szokowe skoki mogą następować. Natomiast być może właśnie te skoki doprowadzą do momentu, w którym rynek zostanie, znaczy doświadczy mocnej korekty, tak? Czyli powiedzmy, że możemy się otrzeć o poziom 10% na 10-letnich obligacjach polskich, natomiast później to zostanie pewnie skorygowane nawet do 2,5 do 3%, 3 punktów procentowych, tak? Czyli możemy szybko podejść pod 10%, a potem spaść na przykład na 7%. I to nie byłbym zaskoczony przy takim rozgrzanym rynku, to może się wydarzyć. Więc mogą być skoki, natomiast spodziewam się w najbliższym kwartale jakiejś mocnej korekty. Okej, okay, a niemieckich, amerykańskich obligacjach podobne zachowania, czy raczej gwałt? Znaczy tutaj na amerykańskich i amerykańskie są może troszeczkę bardziej rozgrzane w cudzysłowie. Niemiecki już trochę mniej, ale tutaj jest trochę więcej miejsca, bo w cudzysłowie, bo polskie obligacje właściwie wybiły wszelkie maksima 20-30-letnie, jakby nie spojrzeć, one są po prostu na historycznych maksimach. A natomiast tutaj europejskie i amerykańskie mamy jeszcze trochę miejsca, myślę, że amerykańskie zakręcą się wokół 5% na wszystkich tych tenorach tak zwanych, czyli na 10-30-letnich i dwuletnich w okolicy 5-5,5%. Natomiast tutaj niemieckie pewnie w okolicy 3,5-4%, myślę, że dojdą do tego poziomu. I tutaj myślę, że ten ruch będzie spokojniejszy, ten wzrostowy. Nie będzie takich skokowych, szokowych reakcji. Mówimy, używamy słów wyprzedaż, używamy słowa krak przy obligacjach, a nas uczono na szkołach, w szkołach ekonomicznych, że rynek obligacji to taki spokojny rynek, raczej nudny, prawda, że tu się niewiele dzieje, a tutaj widzimy, no tak, no, że żyjemy w bardzo interesujących czasach, prawda? W tych czasach wiele tych teorii, które nas nauczano, nie mają już racji bytu i trzeba się jakby uczyć tej ekonomii na nowo, na żywo, na żywym organizmie, można powiedzieć. No i teraz przejdźmy do rynku złotego. Jeszcze raz przypominam, pan Tomasz jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie, więc jeżeli macie w swojej firmie import, eksport, chcielibyście zneutralizować ryzyko, pozbyć się go, to pan Tomasz zrobi wszystko, żeby właśnie do tego doprowadzić w tych bardzo burzliwych czasach i oczywiście zachęcam tych wszystkich, żeby się z nami skontaktować i tam na dole jest numer telefonu, adres, e-mail i my zrobimy wszystko, żebyście państwo zneutralizowali swoje ryzyko, będziemy prowadzić klienta za rękę przy transakcjach walutowych, które zabezpieczają to ryzyko. No i oczywiście będziemy wybierać optymalny moment zawarcia tych transakcji. Czy to, Tomek, się z tym zgadzasz? Tak, no tutaj cała nasza praca polega na tym, że tak naprawdę, bo to, o czym my teraz mówimy, prawda, tej zmienności, gdzie będzie rynek za tydzień czy za dwa, to jest takie trochę tradingowe podejście, tak? Właśnie, natomiast tak. My tutaj raczej stosujemy w stosunku do przedsiębiorstw takie podejście hedgingowe, czyli zabezpieczamy ryzyko, a nie gramy tutaj w Forex,
nie spekulujemy, nie zakładamy się z rynkiem, że dojdziemy do tego a tam, czy tamtego poziomu. Bardziej istotne jest to, w jaki sposób chronić marżowość biznesu, tak? Czyli powiedzmy, że marża jest na tym i na tym poziomie, koszt zabezpieczenia jest taki i odejmując koszt zabezpieczenia, mamy dalej zapewnioną jakąś tam marżę na biznesie i to już bez względu na poziom na rynku, tak? Musimy się po prostu zabezpieczyć. Najlepiej jest to robić w momencie, kiedy rynek jest spokojny, no ale też trzeba to robić w momentach, kiedy rynek jest niespokojny. A instrumenty pochodne, które stosujemy i które właśnie proponujemy naszym klientom, powodują to, że nawet przy wysokiej zmienności to ryzyko, że rynek, że zmienność walutowa wykolei jakby cały biznes, jest ograniczona. Ponieważ te instrumenty są tak skonstruowane, żeby właśnie chronić ich nabywców. No i co na ten temat sądzisz, mówimy oczywiście o rynku złotego, perspektywa następnego tygodnia. Czy według Ciebie góra, dół na poszczególnych parach związanych ze złotym? Znaczy tutaj trend jest jednoznaczny, tak? Tutaj w tym tygodniu spodziewałem się pewnej korekty i ona nastąpiła, natomiast no, nie ma czynników, które by mogły utrzymać siłę złotego w najbliższym czasie. Mówią o tym również władze monetarne nasze, że po prostu inflacja będzie wysoka i to przez dłuższy okres, dwóch, trzech kwartałów przynajmniej. I trzeba będzie się przyzwyczaić do tego, że złotówka będzie słaba i może być jeszcze słabsza. Więc ciężko mówić teraz o zmianie trendu, więc on będzie kontynuowany. Jeśli mówimy o tym, że euro-dolar spadnie na 0,90, no to tutaj przesłanka jest ku temu, żeby znowu zobaczyć poziomy powyżej 5 na właściwie wszystkich parach walutowych związanych ze złotówką. No na funcie to może być, na pewno będzie powyżej 5, bo już jest, natomiast na funcie to może być w okolice 5,75, 5,80. Więc drodzy Państwo, jeżeli chcecie się pozbyć, zneutralizować to ryzyko, które się czai, które jest w przedsiębiorstwie, chcecie zachować marżę, Pan Tomasz zrobi wszystko, żebyście Państwo osiągnęli swój cel. Jeżeli się chcecie z nami skontaktować, na dole w opisie jest numer telefonu i adres e-mail. No i oczywiście na koniec przechodzimy do działu pytania i odpowiedzi. Zachęcam także, żeby zadawać następne pytania. W przyszłym tygodniu na nie odpowiemy. Tam na dole w komentarzach proszę je zamieszczać. Więc zaczynamy. Pierwsze pytanie od użytkownika Macieja Wawrzyniaka. Jak zachowa się frank, jeśli SNB i jak zachowa się SNB i dlaczego korzysta ostatnio z linii swapowych? No już wspomniałem o tym, że frank prawdopodobnie będzie podążał śladem dolara. Korzystanie z linii swapowych może być efektem tego, że po prostu jest ograniczona płynność, tak, franka na rynku i muszą się tym posiłkować. Natomiast no, SNB prawdopodobnie jeszcze zrobi jedną lub dwie podwyżki w tym roku, w tym lub przyszłym, tak, na przełomie roku. I to na pewno będzie sprzyjać też wzrostowi wartości tej waluty. Okej, dobra. Następne pytanie od użytkownika Marian. Jakie są przewidywania odnośnie stóp procentowych w Polsce na koniec 2023 roku oraz na dalsze perspektywy? To znaczy tak, stopy obecnie są dosyć wysokie. Najprawdopodobniej utrzymają się na tym poziomie do końca pierwszej połowy przyszłego roku lub będą lekko wyższe. Pytanie, czy mówimy o stopach referencyjnych, czy też rynkowych, jeszcze to jest jeszcze otwarte pytanie. No, myślę, że o tych referencyjnych. Tych referencyjnych. Mhm. No, pewnie w okolicy, zakręcimy się w okolicy 7%, tak? Nie sądzę, żeby tutaj sprawdziło się to, o czym właśnie mówią niektórzy przedstawiciele Rady Polityki, że należałoby podnieść stopy na przykład do 15 czy 10%, ponieważ będziemy mieli 20% inflację, tak, powyżej. Nie sądzę, żeby tutaj obecny skład Rady do tego na to się zgodził, tak? Bo oczywiście są zwolennicy takiej polityki, ale nie sądzę, żeby to zostało ostatecznie przegłosowane, więc myślę, że w okolicy 7% się zakręcimy i to będzie aktualna stawka gdzieś do połowy przyszłego roku. No i pytanie, czy nadciągające spowolnienie recesja spowoduje na tyle
złagodzenie objawów inflacyjnych, czy też presji inflacyjnej, żeby w drugiej połowie roku tą stopę ograniczyć. Być może, ale przypuszczam, że stanie się dopiero w czwartym kwartale przyszłego roku. Okej, dobra. Następne pytanie tego samego użytkownika, Marian. Czy możliwy jest wariant turecki w Polsce w przypadku, kiedy inflacja przekroczy 20%, a stopy pozostaną w miejscu? Czy nadchodząca globalna recesja na to nie pozwoli? Wariant turecki pod względem, pytanie pod jakim względem, bo... No, gigantyczna wyprzedaż waluty oczywiście. Tak, tak. No tutaj... I spadek 100% wariant turecki. Spadek. Znaczy, nie sądzę, żeby Rada Polityki miała obniżać w tej chwili stopy procentowe przy tak wysokiej inflacji. Bo to jest właśnie wariant turecki, jeden z pomysłów Turków na walkę z inflacją. Druga sprawa, czy będzie kryzys walutowy na złotówce? Też nie sądzę. Chociaż no, biorąc pod uwagę skalę osłabienia i to, co się teraz dzieje na złotym, no to możemy mówić o jakimś tam presji, ale nie jest to kryzys nadal walutowy, takim definicji powiedzmy. Takiej definicji szkolnej. Nie sądzę. Może tak. Nadal nie uważam, że ten scenariusz turecki nam grozi. Chyba, żeby tutaj dosyć irracjonalnie zaczęły się zachowywać władze monetarne i do tego dołożyły się jakieś mało racjonalne zachowania fiskalne. Okej, dobra. Ale tutaj no, mimo wszystko liczę na zdrowy rozsądek. Okej, dobra. Następne pytanie, użytkownik Marcin Opaliński. Szanowny panie, pytanie dotyczące złota. Jak wiemy, jest on wyceniany w dolarze, a dolar umacnia się względem złotego. Aktualnie jesteśmy na złocie w trendzie spadkowym. Jak wyznaczyć tak zwany sweet spot, czyli kupić najtaniej złoto wyceniane w złotym? Czy macie pomysły, kiedy to może nastąpić? Nie wiem, kiedy to może nastąpić, natomiast ze względu na to, że właśnie dolar się umacnia, złoto trochę traci. W złotówce nie tak mocno jak w dolarze, wiadomo, bo po prostu mamy jeszcze kurs dolara złotego. Ale jeśli miałbym celować i osobiście kupić jakąś uncję czy dwie, no to bym się skupił na poziomie gdzieś przez przedziału 7200 a 7500 za uncję w złotówce. Okej, dobra, dziękuję. Następne pytanie, użytkownik Ksankcja. Kiedy można zacząć kupować fundusze obligacji rządowych, które są po imponujących spadkach? Tak, no to jest pytanie ciekawe, bo czekamy na ten moment w cyklu, żeby kupować obligacje, natomiast on nie następuje na razie. I no to, co się dzieje na rynku obligacji, to też byś rozgrzanie tych 10-latek polskich sugerowałoby jakąś możliwą korektę czy zmianę trendu, trudno powiedzieć. Natomiast no, przypuszczam, że na przełomie drugiego i trzeciego kwartału przyszłego roku można byłoby założyć, że taki moment nastąpi. Jeśli nastąpi jakieś większe spowolnienie i to wpłynie na presję inflacyjną, to wtedy może ten trend się jakoś zmieni. Okej, okay, dobra, dzięki. I ostatnie pytania, seria pytań od użytkownika Pawła TW. Pierwsze pytanie, jak pan widzi rentowność polskich obligacji? Czy to prawda, że sky is the limit? Czy będą dalej rosnąć z perspektywą przekroczenia 10%? Znaczy, biorąc pod uwagę fundamenty czy realia, nie sądzę, żeby obligacje miały wzrosnąć powyżej 10% i utrzymać się tam na dłuższą metę. Mogą dotrzeć do tego poziomu, ale to już jest na tyle rozgrzany rynek, że to prawdopodobnie spowoduje jakąś reakcję odreagowania, czyli jednak zakupów obligacji, zamykania pozycji, które teraz są otwarte. Więc oczywiście sky is the limit, ale te 10% powinno wywołać jakąś reakcję odwrotną taką, czyli schłodzenie rynku. Dobra, następne pytanie. Która z walut euro czy dolar może dać większy potencjał do umocnienia się złotego w przyszłości bliższej i dalszej? Nie do końca rozumiem pytanie. Czyli moim zdaniem, która waluta ma większy potencjał na mocniejsze spadki? Czy para walutowa euro-złoty czy dolar-złoty? No większa zmienność dotyczy zawsze dolar-złoty, już zawsze. Ostatnio historycznie dolar-złotego, tak. Więc jakby biorąc pod uwagę skalę osłabienia w stosunku do
dolara, ona jest większa, więc również większa jest możliwość późniejszej korekty czy umocnienia złotego w stosunku do tej waluty. Jest po prostu bardziej zmienną parą. Ok, następne pytanie. Czy słyszał Pan o teorii milkshake dla dolara? Słyszałem. Natomiast tak, no, słyszałem o niej, ale jakoś nie przywiązuję do niej wagi. Tam jest bodajże chyba w tym pytaniu jeszcze, czy... Czy obecna sytuacja nie zwiastuje tego typu tak, trendu, który wysysa dolara z krajów emerging markets, powodując bankructwa krajów oraz wygenerowanie inflacji? No tak, znaczy tutaj jest problem po prostu zaufania do pieniądza papierowego, do wartości pieniądza papierowego i odpowiedzi na pytanie, ile tego pieniądza można wydrukować, żeby ona miała jakąś wartość. Tak, od momentu odejścia od parytetu złota, powrót do niego nie jest łatwy w tej chwili, ale od tego czasu to się właśnie dzieje, że co chwilę, że ogólnie ta podaż pieniądza na rynku narasta i sama teoria mówi o tym tak, że podaż pieniądza samego dolara będzie na tyle duża, że w pewnym momencie rynek tego nie wytrzyma i po prostu w momencie umocnienia dolara, które w końcu nastąpi jakiś krach. Natomiast ja nie skupiam się na razie na śledzeniu tych teorii. Po prostu na bieżąco śledzę rynek i wyciągam wnioski na razie. Okej. Okay. I ostatnie moment. Już pytanie od tego użytkownika. Która z teorii spiskowych o wojnie walutowej jest według Ciebie najbardziej zbliżona do rzeczywistości? No właśnie o tym też chciałem powiedzieć, że w ogóle nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych jako takich. Więc na razie nie odpowiem na to pytanie. Okej, super. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Jeszcze raz zachęcam, żeby tam na dole zadawać następne, a my w przyszłym tygodniu z panem Tomaszem na nie odpowiemy. Dziękuję ci, Tomku. Dziękuję. Przypominam, że pan Tomasz jest szefem działu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie, więc jeżeli macie w swoim przedsiębiorstwie import, eksport, chcielibyście zneutralizować, pozbyć się ryzyka i utrzymać marżę, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami. Tam na dole jest numer telefonu, adres e-mail, a my zrobimy wszystko, żebyście spali spokojnie w tych bardzo burzliwych czasach. Dziękuję ci jeszcze raz, Tomku. Dziękuję. Zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla was jakąś wartość, życzę wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy za tydzień. Pozdrawiam.